jeszcze nie miałam fundacji, to się dowiedziałam, że wojsko rakietowe w Lubiatowie, w kopalinie Lubiatowie opuszcza teren. Ja tam jeździłam zawsze na wakacje w pobliże. I pomyślałam sobie wtedy, Jezus Maria, taki piękny teren, ciekawe co z nim będzie. Ja wtedy nie miałam jeszcze fundacji, ale już miałam kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi, z różnymi niepełnosprawnościami. I prowadziłam już taki program Spotkajmy się, do tej pory go zresztą prowadzę. I wtedy byłam zdumiona, że jak się pytałam o marzenia, to bardzo wiele osób ciężko chorych mówiło, Boże, ja bym chciał jeszcze przed śmiercią zobaczyć morze. I pamiętam, jak mnie to strasznie zawsze uderzało, że są tacy ludzie, co nigdy morza nie widzieli i nie mają takiej szansy. I pomyślałam sobie wtedy, że byłoby cudownie taką ziemię zdobyć i wybudować tam ośrodek dla ludzi, którzy właśnie chcieliby na chwilę być szczęśliwi, zobaczyć zachód słońca, morze i położyć się na plaży. I pamiętam, że zaczęłam o to walczyć, nie mając jeszcze fundacji. No ale nie było łatwo. Jak założyłam fundację, to sobie o tym przypomniałam. Natychmiast zadzwoniłam do Lasów Państwowych, co z tym jest. Bardzo szybko dostałam ten teren w dzierżawę wieczystą. Nie wieczystą właśnie, w dzierżawę niestety na określony czas. Chciałam mieć wieczystą, ale jakoś się nie udało. Wtedy wojsko szybko to odtajniło, dostałam to i były plany, że wybuduję tam warsztaty terapeutyczne i ośrodek całoroczny dla ludzi z całej Polski. A największym moim marzeniem było potem, żeby wybudować tam dom spokojnej starości dla ludzi z zespołem Downa. Bo prowadząc fundację, a ja się takimi ludźmi właśnie zajmuję, dostawałam bardzo dużo listów od ludzi, którzy pisali mi, ja nie mogę umrzeć spokojnie, bo ja jestem stara, chora, a moje dziecko ma 60 lat i ciągle potrzebuje pomocy, bo jest niesamodzielne, jest cudowne i ja nie mogę umrzeć, ja nie wiem, co się z nim stanie. Poznałam wiele takich tragedii i pomyślałam sobie, że taki dom byłby cudowny. Oczywiście, że nie dla wszystkich, bo się wszyscy tam by nie zmieścili, ponieważ te osoby, jak idą do DPS-ów, to tak nie rozumieją, dlaczego są nagle wśród innych takich ludzi. Oni potrzebują jednak specjalnej opieki. No i losy później tego były trudne, dlatego, bo jest tak w Polsce. Po pierwsze, cały czas się zmienia aura wokół, bo zmieniają się rządy. Ja przeszłam wszystkie rządy w tym. Raz jest życzliwość, raz jest mniejsza życzliwość, jak raz przychylne wiatry wieją, raz nieprzychylne. Jak ja już tam oczyściłam teren, już wydałam na to bardzo dużo pieniędzy i zaczęłam budować warsztaty terapeutyczne, bo od tego miałam zacząć, to wtedy się nagle mi wszystko wstrzymano. To było oczywiście jeszcze za poprzednich rządów, że będzie tam elektrownia atomowa, żebym wstrzymała wszystko. A ja już miałam w połowie budynek, więc po wielu różnych dyskusjach i kłopotach powiedzieli mi to, niech pani to na własną odpowiedzialność sobie pomyślałam, dobrze, wybuduję, zanim będzie ta elektrownia. Budowaliśmy warsztaty terapeutyczne, które fantastycznie działają. Mam najcudowniejszych podopiecznych z gminy Gniewino i Kopalino i Choczewo. No i mieliśmy budować ten ośrodek, ale została mi wstrzymana budowa i wszystko na 5 lat. W międzyczasie zaczął się kryzys. Zebrać pieniądze na budowę takiego, a myśmy już ogłosili konkurs architektoniczny, już mamy projekty, już w ogóle mamy wszystko, no ale teraz trzeba pieniądze zdobyć. A teraz za chwileczkę nam upłynie ten czas tej dzierżawy i ja muszę tam coś zrobić. Także to jest po prostu, a to było największe moje marzenie, bo ja wiem, jak tam jest i ja wiem, jaka tam jest magia i jak człowiek się czuje szczęśliwy, nawet jak jest ciężko chory. Jak tam na chwilę czuję się szczęśliwym człowiekiem, sobie myślę, Boże, wszyscy powinni chcieć, żeby tam taki ośrodek dla tych ludzi powstał, bo świat będzie nasz lepszy. I teraz oczywiście będę tam organizowała taki ośrodek wytchnieniowy, się to nazywa. Tam będą jurty, bo ja nie mam teraz pieniędzy, żeby budować, bo się wszystko załamuje. Nie wiem, co w ogóle będzie z fundacjami, bo jak ludzie będą płacili mniej podatków, toż przecież i ten 1% będzie mniejszy. I w ogóle jest taki kryzys, a teraz jeszcze w obliczu wydarzeń, w obliczu wojny na Ukrainie, to w ogóle nic nie wiadomo. Także o budowie domu spokojnej starości dla ludzi z zespołem Downa na razie nie ma mowy. Jakkolwiek, a ja też już nie mam tyle czasu, więc nie wiem, czy doczekam, ale ja cały czas o tym myślę.
Ja taka jestem, że ja tak myślę, wszyscy mówią, co ty tu mi kaktus, a potem nagle wszyscy z kaktusami chodzą, a ja mam zrobione. Także ja z marzeń nigdy nie zrezygnuję i na razie robimy to, co jest możliwe i w naszym zasięgu. Nie no, mam tysiące różnych pomysłów, ale teraz musimy się zajmować czymś innym i cały czas tak jest, że coś robimy, no to jest izolacja, to trzeba coś odwoływać. No najbardziej się martwię, że muszę zawiesić na razie festiwal zaczarowanej piosenki, zrobię w innej formie, w internecie, bo nie mam pieniędzy na to po prostu. Ja muszę przede wszystkim znać priorytety i utrzymanie moich dwóch ośrodków, bo tu pod Krakowem wybudowałam Dolinę Słońca. To jest mój podstawowy obowiązek. I nie mogę wydawać strasznie dużych pieniędzy w momencie, kiedy jest takie zagrożenie w ogóle funkcjonowania fundacji, więc ja muszę to robić spokojnie, z uśmiechem i z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Więc na razie tego ośrodka nie wybuduję, ale wybuduję, słuchajcie, kiedy będzie koniec po wszystkim. Rok sobie dajemy, co? Żeby już było pięknie.